połowie października obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Szczególny dzień modlitwy, pamięci o zmarłych dzieciach, także łączenie się w bólu z ich rodzinami. Ale to tak ważny temat, że nie można go zamknąć tylko do jednego dnia. Przecież ból rodziców nie znika, ale trwa. Przecież takie wydarzenia mają miejsce w przeciągu całego roku. Najnowszy numer Posłańca poświęcony jest tematowi dzieci utraconych. Przeczytacie w nim między innymi o tym, dlaczego przez prawie 20 wieków dzieci zmarłe przed chrztem były uważane za potępione i co się zmieniło, że dzisiaj nie boimy nazywać się je świętymi. Znajduje się w nim także bardzo ważny, potrzebny wywiad o tym, jak przeżywać żałobę po stracie dziecka oraz jak naszym bliskim, którzy są w takiej żałobie, towarzyszyć, żeby nie ranić ich jeszcze bardziej. Nie brakuje oczywiście dobrych rozważań biblijnych i tematów poświęconych Matce Bożej. Po nowy numer Posłańca możecie zajrzeć do parafii saletyńskich, do księgarni Empik. Znajduje się także na naszej stronie internetowej, gdzie można go kupić także w wersji elektronicznej.